komentuje decyzję sądu o uczeniu postępowania i zachowania oskarżonego, że stosuje różnego rodzaju triki prawne, żeby przeciągnąć to postępowanie. Do dzisiejszej decyzji sądu no, trudno mieć żal, skoro oskarżonego nie było. Zastosował takie, że tak powiem, drogi, więc sąd musiał zrobić to, co zrobił, tak? Natomiast co do oskarżonego, no to tak jak powiedziałam na sali rozpraw, to uważam, że jest to kolejny element, gdzie mam prawo podejrzewać, że oskarżonemu zależy tylko i wyłącznie na przedłużeniu tego procesu, na zmęczeniu dalszym pokrzywdzonej, zwłaszcza, że sprawa dotyczy czynu z 15 roku, czyli od złożenia mojego zawiadomienia w 16 roku, w tym roku upłynie no spory szmat czasu, tak? A dzisiaj dopiero miała się zacząć właściwie pierwsza sprawa. Ona właściwie miała już się zacząć wcześniej, w grudniu, ale został wówczas zastosowany wybieg, że pan obrońca nie może wysłać substytuta, bo chce go sam reprezentować. A dzisiaj się okazuje, że przychodzi substytut i reprezentuje go. No więc jest niespójność tego, co napisał sam mecenas, tak? Poza tym to, co najbardziej mi się w całej sprawie nie podoba, jak może być tak, że prokurator jako osoba zawieszona, bo takie są względy formalne, pobiera obecnie wynagrodzenie. Na początku pobierał 100% podczas zawieszenia, potem obniżono je do 70%, czyli pobiera 70%. I nie jest w stanie, nie chodząc do pracy, odebrać listu poleconego. A takie nieodebranie listu, czyli nieskuteczne doręczenie czasami, tak miało miejsce akurat przed sądem dyscyplinarnym, spowodowało przesunięcie tego terminu w kwestii już uchylenia immunitetu. Więc myślę, że i to, na czym najbardziej mi zależy, żeby podatnicy nie byli zmuszeni utrzymywać takich osób tego typu sprawy, gdzie oskarżonym jest sędzia i prokurator, nie mogą ciągnąć się latami, bo to jest naciąganie podatników na dodatkowe koszty, naciąganie tych biednych przedsiębiorców, którym teraz się mówi, że nie mogą pracować, bo jest COVID. Oni, w zasadzie ci przedsiębiorcy, muszą trzymać prokuratora, który nie pracuje, bo popełnił przestępstwo. No, po prostu gdzie jest logika, żeby to tak funkcjonowało? Uważam, że ta sprawa powinna być impulsem do tego, żeby powstały takie zmiany prawne, że sprawa tego typu maksymalnie jest prowadzona przez 3 miesiące zarówno w prokuraturze i w sądzie, we wszystkich instancjach powinno wystarczyć 3 miesiące. Myślałam nad tym bardzo długo, jaki to powinien być okres czasu. Gdyby to było pół roku, to może też by było dobrze. Ale myślę, że należy walczyć o to, żeby było to 3 miesiące, skoro w okresie wyborczym można poprowadzić 2 instancje sądowe w 48 godzin, no to dlaczego nie można tutaj w 3 miesiące zrobić czegoś, żeby nie obciążać Skarbu Państwa? To nie jest jeden prokurator. Takich prokuratorów myślę, że w całej Polsce mamy więcej, jak również sędziów, którzy są pozawieszani i obciążają, drenują budżet państwa i żyją na koszt. I w ich interesie nie jest tak naprawdę, żeby być skazany, w ich interesie jest, żeby przedłużać tą sprawę, bo oni wtedy nie pracują. Czyli to ustawodawca ma dbać o to, żeby nie było takich możliwości, żeby taki proces trwał tak długo. Dlatego dziś na sali wniosłam, żeby sąd zabezpieczył terminy na kolejne rozprawy. I takie terminy na kolejne rozprawy, one powinny być zabezpieczone na samym początku. Takiej sytuacji by nie było, żeby proces się przywlekał. Poza tym jest to łatwiejsze dla sędziego, żeby on procedował w sprawie, że tak powiem, dzień po dniu, czy też z odstępem 2-3 dni, bo może jakieś są sytuacje, które powodują, że nie da rady tych rozpraw zrobić dzień po dniu. Bardziej by pamiętał, co ma w zebranym materiale. Jest to nieludzkie, żeby sędzia sobie ciągle przypominał, co jest w 17-tomowych aktach,
bo rozprawa teraz będzie wyznaczona, została na 13 kwietnia na godzinę 10 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu.